wyniki z tomografu w końcu. Jest źle. Musimy zrobić pilny zabieg, tak? Boże, co się stało podczas tego? Zanim upadł, bo stracił przytomność nagle, ale wszystko w porządku, w sensie nie jest w porządku, ale funkcje życiowe są zachowane. Czy wszystko metalowe wyciągnął? Wszystko metalowe, no mam nadzieję. Słyszałem, że telefon zostawił. Zostawił, tak, zabrałam mu w końcu telefon. Po prostu złapały go straszne bóle i... Ja pierdolę, on ma tutaj jakiś nosiennik z sercem. O nie! O nie! Ja przypominałam, że ściągnę wszystko, co metalowe. Nie ściągnął nasiennika z... Co to jest? Bożeno, nie ściągnął. Mojej byłej żonie. Bożeno, nie ogarnęłaś, że nie ściągnął nasiennika z sercem? Miał ściągnąć wszystko, co metalowe. Kazała mu ściągnąć, to jest napisane, kocham cię. To jest dla mojej byłej żony? I nosi to sam? No pewnie dał jej, ona mu oddała. O nie. Wow. Dla mojej... Czyli wolał to nosić przy sobie i móc... umrzeć i ściągnąć to i zapomnieć o swojej byłej żonie. Dobra, emocje emocjami, ale dobrze wiecie, co się stanie, jak się metal włoży do tomografu. Co się stanie? I zostanie na pacjencie. Ja wiem, ale wolę, żebyś ty powiedział. Trzeba się do temperatury z 200 stopni i wypala skórę. No kurwa, to przyjdzie z tego na pierwszym roku studium, ludzie! Dlatego ja myślę, że ma guza, bo po prostu zrobiło takie zdjęcie z tym metalowym. Guz w kształcie serca? A co masz tam, gdzie jest ten naszyjnik? Serce! To są dobre wieści, nie ma guza, okej? Okay? Nie ma guza, ale co w takim razie? To nie wyjaśnia, czemu naszyjnik spowodował, że on ma teraz zapaść. Może to jest coś, czego po prostu taka normalna, twarda wiedza medyczna jakby nie ogarnia, no? Co, miłość? Być może. Ja pierdolę! Byliście na studiach! Nie ma czegoś takiego jak miłość, tylko pewne, kurwa, neurony i chemia, która jest niewyrównana w jeden sposób... Zamknij mordę! Jest miłość, tylko ty o tym nie wiesz. Czy to jest dobry moment? Zuzia to wierzy, pacjent też to wierzy. Słuchaj, jest stabilnie źle, kontynuujcie jakby. Co ty słuchajcie, pod salą operacyjną... My się tym zajmiemy, okej? Okay? Pod salą operacyjną jakaś kobieta z sernikiem się dobija. Kobieta z sernikiem? To lecz do niej! Lecę do mnie! Dobra, słuchajcie, ja to bierzemy na salę operacyjną i tyle. No już jest, jakby na sali operacyjną. Mamy cały sprzęt, więc przejdźmy w takim razie, musimy... Zróbmy nacięcie w miejscu, gdzie był nasz szyjnik. Gdzie się wyjeżdżasz? Będziesz chciał, tak? Nie, no, chciałbym się, że tak.